Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was na moim kanale. Zaczynamy nowy tydzień z TechNewsem. Ja się mega cieszę, ponieważ ostatnie kilka dni poprzedniego tygodnia mogły być dla Was nudne na moim kanale, co ja zaobserwowałem bezpośrednio w wyświetleniach. Niestety filmiki się tak nie klikały, tematy pewnie były nudne, ale w tym tygodniu całe szczęście mamy nowe, świetne tematy i taki mocny na sam początek temat. Oczywiście specyfikacja nowych procesorów Intela. 11. generacja wyciekła specyfikacja. Oczywiście pamiętajcie o tym, że to są plotki, natomiast z tego co obserwuję, 99% plotek, nawet jeżeli nie 100% plotek, nie no 100% nie no, tak nie szalejmy. 99% tych informacji, które ja tutaj Wam na tym kanale podawałem, się sprawdzała i to już od września, co prawda. TechNews zaczął się troszeczkę wcześniej, ale tak na poważnie we wrześniu. I od tamtej pory informacje się sprawdzają. Nawet było kilku użytkowników, których serdecznie pozdrawiam, którzy mówili: ehej, dam Ci czas do tego momentu, na przykład przy 3060. Na razie nie zostawiam suba, sprawdzą się Twoje informacje, zostawiam suba. A potem z wielką przyjemnością czytałem komentarz: informacje się sprawdziły, sub zostawiony. Więc mam nadzieję, że w tym przypadku będzie tak samo i poznamy dokładną specyfikację 11. generacji procesorów Intela, więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Dawno o tym nie mówiłem, więc powiem o tym teraz. Jak ktoś nie subuje, zostawcie suba i lecimy z tematem. A mianowicie wyciekła informacja o tym, jak będzie wyglądała specyfikacja 11. generacji. Oczywiście większość rzeczy nam się potwierdza, czyli maksymalna konfiguracja 8 rdzeni, 16 wątków. Taką samą konfigurację będzie miała zarówno i 9 flagowa, jak i i7. I 5 dostanie 6 rdzeni i 12 wątków, więc progresu w stosunku do generacji 10 nie ma, a wręcz jest regres, jeżeli chodzi o i9, która miała 10-20, jeżeli chodzi o 10 generację. Natomiast ja widzę, co Intel tu chce zrobić i to mnie troszeczkę cieszy. Więc teraz specyfikacje, jeżeli chodzi o taktowanie wszystkich rdzeni, mianowicie chyba bazowe taktowanie, chyba, no tak jest, bazowe taktowanie i9 to będzie 3,5 GHz, boost do 4,8 na wszystkich rdzeniach i 4,3 na jednym rdzeniu, 4,2 właściwie, ale będzie miał ten procesor też thermal boost, czyli jeżeli temperatury będą na to pozwalać, to o dodatkowe 100 MHz będzie boostował. Nie wiem, czy to działa też na wszystkich rdzeniach, natomiast ja zauważyłem w swojej i9-10850K, że mam momentami na wszystkich rdzeniach 5 GHz, co w specyfikacji nie jest wpisane i to jest chyba ten thermal velocity boost. W każdym razie bardzo się cieszę z tego powodu. Natomiast, ale jeszcze tego nie sprawdziłem, bo dopiero wczoraj ją wsadziłem na płytę główną, więc tutaj więcej informacji i test oczywiście będzie na moim kanale. A teraz cały czas lecimy z tą 11. generacją. I siódemka to będzie 5 GHz maksymalny boost na single core, plus to ewentualnie velocity thermal boost, czyli te dodatkowe 100 MHz, czyli 5,1 GHz na jednym rdzeniu, tym takim maksymalnie taktowanym, i 4,6 GHz na wszystkich rdzeniach, więc i piątka to będzie 4,7 na wszystkich rdzeniach i 4,9 na jednym. I teraz wróćmy z powrotem do i7 i i9. One mają identyczną ilość rdzeni, identyczną ilość wątków i różnią się tylko taktowaniem. To jest coś jak 10850K i 10900. Różnica w cenie, no tutaj jeszcze nie wiemy jaka będzie, bo o cenach będzie inny news, ponieważ cen jeszcze dokładnie nie znamy. Natomiast już jakieś tam ploteczki są i o tym oczywiście będzie news. Podejrzewam, że jeszcze oczywiście w grudniu ten news siądzie. Natomiast no, różnica w cenie będzie między i7 a i9, a różni się tylko taktowaniem. Identycznie mamy w przypadku właśnie 10850K, którego ja szczęśliwym właścicielem za niedługo się stanę, i 10900K. Tylko i wyłącznie różnica w taktowaniach, co nie przekłada się na aż tak dużą różnicę wydajności w grach. Jeżeli będziemy brali pod uwagę to bazowe taktowanie, ponieważ tak naprawdę i9, 10900K
to są te same rdzenie co 10850K, tylko to są tak zwane selekty, czyli z tego najlepszego kawałka krzemu, które mają dużo lepszy potencjał podkręcania. One się też lepiej podkręcają, to są takie procesory dla entuzjastów, wiecie, bierzecie, to się fajnie kręci i wtedy można faktycznie tej wydajności zyskać sporo. Dla osób, które aż tak bardzo nie chcą się bawić w podkręcanie, które nie mają tak wydajnych chłodzeń, żeby się w to pobawić, no to oni sobie po prostu biorą tą bardziej podstawową wersję i tak mają świetną wydajność, tak? Natomiast taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku i9, 11 generacji i i7. Tutaj może się okazać, że i7 będzie rządzić, jeżeli chodzi o opłacalność, ponieważ wszyscy będą ją brać ze względu na to, że będzie można zniwelować tą różnicę do i9 tylko i wyłącznie podkręcając i7. Ciekawy zabieg ze strony Intela. Zastanawiam się, po co w takim razie wypuszczać i9. No, ale wygląda na to, że przez to portfolio jest troszeczkę pełniejsze i jeżeli Intel, a prawdopodobnie usprawnił bardzo mocno IPC, czyli ilość instrukcji na cykl zegara, to tutaj ilość instrukcji na cykl zegara, ona się mnoży razem z taktowaniem, prawda? Ponieważ taktowanie rdzenia świadczy o tym, co jaki czas wykonuje się cykl zegara. To jest bardzo proste, to jest bardzo duże uproszczenie. Pamiętajcie, to jest spore uproszczenie. Ja teraz mówię do Was mocno uproszczonych rzeczach. Nie mówię o tym, jak faktycznie to wygląda. Mam nadzieję, że takie filmy z kompendium wiedzy o komputerach, o tym, jak działa procesor i tak dalej, jak ten kanał się będzie rozwijał, one się będą pojawiać, bo marzy mi się to. Marzy mi się taka Wikipedia pecetowa, jak działa komputer od podstaw i w ogóle. Także mam nadzieję, że jak się kiedyś rozwinę na tyle, że nie będę już pracował na etacie, ale będę tylko na YouTubie, to takie filmy się pojawią i będzie to naprawdę kawał wiedzy takiej, która będzie mogła służyć na lata, bo brakuje tego troszeczkę, a marzy mi się stworzenie czegoś takiego. Może nawet jakaś współpraca z jakimś producentem procesorów przy okazji tworzenia takiego kontentu się wydarzy. Natomiast wróćmy do tego właśnie instrukcji na cykl. Skoro mamy więcej instrukcji na cykl, a cykl wykonuje się częściej ze względu na to, że mamy więcej taktowane, wyższą częstotliwością taktowane zegary, to nam się nie liniowo, czyli bardziej wykładniczo wzrasta moc takiego procesora. I tutaj może mieć to miejsce przy i9. Wydaje mi się, że właśnie tak to będzie wyglądać, ponieważ jeżeli liniowo wzrastałaby moc, no to różnica w mocy pomiędzy i7 a i9 w takim razie nie będzie tutaj na tyle istotna, żeby komukolwiek chciało się do i9 dopłacać, poza tym wąskim gronem faktycznych entuzjastów, którzy kupią ten procesor ze względu na potencjał OC i tak dalej, i tak dalej. Więc miejmy nadzieję, że to właśnie IPC się poprawi, a jest na to gigantyczna szansa, przepraszam za przejęzyczenia momentami, ze względu na to, że zmienia nam się architektura. Nie mamy już Skye Lake'a, bo to, że mamy ten sam proces technologiczny 14 nanometrów, to nic nie znaczy. Znaczy, to coś znaczy, bo fajnie byłoby dostać niższy proces, bo zaraz sobie powiemy o zużyciu prądu tego procesora, które może być potencjalnie gigantyczne. Natomiast 14-nanometrowy proces nic nie znaczy. Patrzcie, AMD leci na 7 nanometrach od 3 lat i dopiero w tym roku jakoś się udało przegonić Intela pod względem wydajności w grach. Po 3 latach już tego takiego super zaawansowanego procesu, a gdzie proces Intela to 14 nanometrów pierwszy raz zobaczyliśmy w przypadku Skye Lake'a, czyli 6 generacji. W przyszłym roku mamy już 12, więc tak naprawdę połowa obecnej generacji procesorów Intel, tej takiej no, obecnej generacji, wiadomo, tam wcześniej były Core 2 Duo, Pentiumy i tak dalej, tam 40 lat tak naprawdę istnienia firmy, no to, czy tam więcej, nie wiem ile Intel istnieje, 40-50 lat, coś koło tego. Na pewno jest starszy od AMD. Ale tej obecnej, czyli procesorów Core i Insight i tak,
nie wiem, dobra, już się w to nie zagłębiamy w historię, czyli od praktycznie 4-5 lat mamy ten sam proces, 14 nanometrów, a mamy coraz więcej mocy, coraz więcej jedzenia i tak dalej, dlatego tak jak mówię, nie jest to aż tak bardzo istotne, chociaż tutaj niestety w przypadku 11 generacji odgrywało taką rolę, że ze względu na to, że użyli 14-nanometrowego procesu, nie można było wrzucić więcej rdzeni. Wynika to bezpośrednio z architektury, która się zmienia. Bo zarówno jak poznaliśmy 14-nanometrowy proces w przypadku 6 generacji, była to generacja Skylake, poznaliśmy też mikroarchitekturę Skylake właśnie, architektura albo mikroarchitektura. Teraz jeżeli się będę mylił, to nie jest aż takie istotne. W każdym razie poznaliśmy architekturę Skylake i ta Skylake jest taką samą, oczywiście mocno usprawnioną architekturą przez generację 7, 8, 9 i 10, ale w 11, czyli nadchodzącej, zmienia się ona na Cypress Cave, czyli dostajemy już inny jakby projekt procesora w środku. Ale oczywiście to tak jak mówię, w tej Wikipedii kiedyś w przyszłości może będziemy sobie tłumaczyć, jak faktycznie to wygląda. Natomiast jest to już inny projekt, tak jak w przypadku Zen, Zen 2 i Zen 3, gdzie AMD tak naprawdę w przypadku Zen 2 na Zen 3 dokonało zmiany architektury procesorów. Nie dokonało, bo dlaczego bym zyskały tyle mocy, gdzie proces się nie zmienia i tak dalej. Zmienia się jakby połączenia bramek logicznych, rozwiązywanie pewnych takich obliczeń wewnątrz procesora, instrukcje inaczej się wykonują. Dzięki temu wszystko dzieje się szybciej, a do tego trzeba zaprojektować jakby całą architekturę od nowa. Jest to skomplikowany proces, którego ja też nie do końca rozumiem. Natomiast ważne jest dla nas użytkowników jest to, że w przypadku 11 generacji to się zmienia, więc możemy dostać dużo większą wydajność. Cypress Cave to jest tak naprawdę taki przystanek, zarówno 11 generacja to jest taki przystanek do 12 generacji. Dostajemy procesory maksymalnie 8-rdzeniowe. Dla nas to może oznaczać, no ale 8 rdzeni, tak strasznie zakochaliśmy się w tych rdzeniach ostatnio, nie? Więcej rdzeni jest fajniej. Prawda jest taka, że przez następne kilka lat, ładnych kilka lat, nie będziemy potrzebować w grach więcej niż 8 rdzeni. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jest to spowodowane między innymi tym, że konfiguracja 8-rdzeniowa, 16-wątkowa jest właśnie w konsolach. Wszystkie gry, wiadomo, będą pisane mniej więcej pod konsolę, portowane na komputer, czy też na peceta, czy też właśnie pisane z myślą o konsolach. Więc tutaj większa ilość takiego zapotrzebowania na większą ilość rdzeni raczej się nie pojawi. I dlatego też konstrukcja 8-rdzeniowa, 16-wątkowa, ale dodatkowo jest to spowodowane właśnie tym, po raz pierwszy ten proces 14-nanometrowy jest przeszkodą na czymś, ponieważ procesor, właśnie i 9, może pociągnąć nawet 250 watów z gniazdka. To jest z zasilacza oczywiście, no ale tak przysłowiowo z gniazdka. To jest power limit levelu drugiego, czyli ten maksymalny power limit, jaki może osiągnąć ta i9, więc jest to gigantyczna ilość energii. Dlaczego tak jest? Ze względu na to, że Cypress Cave to jest pośrednia architektura pomiędzy tą, którą dostaniemy w Alder Lake'u, teraz już nie pamiętam, jaka tam dokładnie będzie architektura, i ona jest przystosowana już pod 10-nanometrowy proces, czyli ten bardziej energooszczędny. Dlatego też jest taka prądożerna, natomiast mocą już może być naprawdę wyższy level, to jest taki połowa drogi pomiędzy obecną generacją, a tą następną generacją już z DDR5 i tak dalej, i tak dalej. Więc gdzie tam Alder Lake'i będą miały konfigurację 8 wydajnych rdzeni i 8 rdzeni energooszczędnych, czyli 16 rdzeni. Tak będzie wyglądał procesor flagowy właśnie i9 12 generacji. Oczywiście to na razie nie jest w żaden sposób potwierdzone, ale właśnie tak prawdopodobnie będzie, dlatego też te procesory są podłużne, ponieważ to będzie po raz pierwszy od wielu, 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 wielu lat, jeżeli chodzi o Intela, procesor sklejka, czyli składający się z dwóch klastrów. A przynajmniej tak mi się wydaje, chyba że ten rdzeń będzie faktycznie pojedynczy, ale będzie właśnie jakiś taki podłużny bardzo, dlatego też procesory Intela nie będą kwadratem, ale będą podłużne. Zresztą już rdzenie, jak ściągacie IHS, rdzeń procesora nie jest kwadratem, jest prostokątem. Więc teraz może po prostu będzie dłuższy
i trzeba było zrobić większy procesor. Ale to już nie jest istotne. Dlatego też Intel przygotowuje się pod taką obsługę, jakby pod takie podejście do rozwiązań procesorowych, żeby 8 rdzeni zajmowało się gamingiem, tam gdzie te faktycznie 8 rdzeni zostanie dobrze wykorzystanych, plus 16 wątków, a wielowątkowość już w przyszłych procesorach, bo tutaj wiadomo, 11 generacja, nie czarujmy się, wielowątkowo nie da rady sobie z Zenem 3. Nie da sobie rady, podejrzewam, bardzo mocno będę zaskoczony, jeżeli na przykład w jakichś tam Cinebenchach czy takich typowo benchmarkowych rozwiązaniach będzie wydajniejsza 11 generacja od Ryzenów serii 5000, właśnie tych, choćby Ryzena 9 5900X, że już o 5950 nie wspomnę. To nie widzę na to szans po prostu realnych. Będę naprawdę w głębokim szoku, jeżeli będzie inaczej. Ale z drugiej strony, ile osób składa komputery pod tak profesjonalne zastosowania. Już teraz tak naprawdę, i właśnie chyba z tego powodu Intel daje sobie mocno sprawę, karty graficzne i encoder, taki na przykład NVENC, który jest w NVIDII, ja nie używam procesora do renderowania, bo procesor renderuje mi 3-4 razy dłużej niż karta graficzna. Fakt, renderowanie procesorem, a renderowanie kartą graficzną, one się różnią i tutaj jest różnica w jakości na korzyść procesora, ale to też już inna bajka. Natomiast tam, gdzie ja potrzebuję czasu w renderowaniu, ja używam karty graficznej i mi tak naprawdę, czy ja mam i piątkę, czy i dziewiątkę, nie robi jakiejś większej różnicy, ponieważ czy to podczas podglądu filmu na timeline, czy podczas renderowania, karta graficzna robi bardzo dużą robotę dla mnie. I tutaj procesory już będą tracić na znaczeniu, tak mi się wydaje, o tym zrobię kiedyś osobny film, dlatego trzeba się skupić na aspekcie gamingu i innych wielowątkowych zastosowaniach, gdzie faktycznie ta ilość wątków może być jakoś potrzebna. Dajcie znać, w jakich zastosowaniach potrzebujecie wy wielu wątków. Dajcie znać, bo zawsze mnie to ciekawi. Ja personalnie potrzebuję tylko do renderingu filmów i zawsze mnie zastanawia, do czego jeszcze ludzie poza kopaniem krypto używają wielu wątków w procesorze. Zawsze mnie to ciekawi, także koniecznie dajcie znać, do czego wam to jest na przykład potrzebne, ponieważ streaming, renderowanie filmów, tutaj moc już przejmują karty graficzne i to one odgrywają tymi enkoderami, na przykład głównie Nvidia. Nie wiem, jak tam AMD czy AMD dysponuje jakimś enkoderem, który wspomaga streaming i na przykład renderowanie filmów, ale Nvidia posiada i ja z tego korzystam. Czy to przy nagrywaniu filmów z takiego pulpitu gier, czy w streamingu, czy też właśnie przy renderowaniu, to korzystam z NVENCa i tak naprawdę procesor sobie odpoczywa, jeżeli chodzi o OBS-a, nie? Nic nie robi. Także dajcie koniecznie mi znać. Więc te 8 rdzeni do grania moim zdaniem będzie super wystarczające i jeżeli to będą mocne rdzenie, to tutaj Intel na pewno, jestem prawie że pewny, odzyska palmę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o gaming. Najważniejsze jest to, że znamy specyfikację, wiemy czego się spodziewać, dużo prądu będzie pożerał, więc to akurat na minus, pewnie się będzie grzał, chociaż to samo miało być z 10. generacją, wszyscy mówili, takie TDP, łopanie, to do tego będziesz potrzebował chłodnicy z Passata, żeby to w ogóle działało. Ale nie, okazuje się, że temperatury są takie same jak Ryzenów 9, Zen 3 i że pobór mocy jest różnica na niekorzyść Intela, ale to nie jest taka różnica jak wynika ze specyfikacji tej na papierze, gdzie Ryzen zapowiada 75 W TDP, a procesor po uwolnieniu power limitów pobiera tam właśnie w okolicy 200. Teraz rzucam tak liczbami, ale wydaje mi się, że takie są to skale, jeżeli chodzi, że to jest 3 czy 4 razy więcej, 2 albo 3 razy więcej niż na papierze. W przypadku Intela właśnie te TDP są wyraźnie pokazane, 125 W jako power limit levelu pierwszego i 250 jako drugiego, więc więcej niż 250, znaczy pewnie weźmie więcej, bo te power limity też nie są jakoś mocno wiążące, ale to jest gigantyczna ilość prądu. Ja czekam na testy wydajności, żeby wam je przedstawić. No i co, na dzisiaj kończymy. Dajcie znać w komentarzach kilka rzeczy. Czy wam się podoba? Czy myślicie, że generacja 11 przyniesie jakiś przełom, jeżeli chodzi o wydajność w grach i wyprzedzi znacząco Ryzeny? Czy po prostu będzie to jakieś tam kilka procent?
bo ja sam się zastanawiam, jak w tej materii to będzie wyglądać. No i do czego wy używacie wielu wątków? Czy jesteście w ogóle, ktoś z was potrzebuje wielu wątków na procesorze? Bo to mnie zastanawia, do czego ludzie tak mocno używają wielu wątków, że tak to się często w narracji, jeżeli chodzi o porównywanie procesorów, przebija. Znaczy to musi się przebijać w testach benchmarkowych, bo to jest oczywista wartość, która musi być zaznaczona. Natomiast zastanawia mnie, dla jakiego procentu wszystkich ludzi jest to przeznaczone. Dzięki za dzisiaj, widzimy się jutro o 17:45. Cześć!